Na każdym spotkaniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. Witajcie w kolejnym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza. Dzisiaj to już czwarty przystanek na kujawsko-pomorskiej trasie filmowej. Zdecydowanie nie mogło zabraknąć Torunia. I nie zabraknie też gęsiny. Toruń był tłem wielu filmów, a najbardziej popularny był Rejs z 1970 roku w reżyserii Marka Piwowskiego. Z tego filmu pochodzi wiele kultowych tekstów, które weszły do języka potocznego. Chociażby przejdźmy od słów do czynów. Chciałbym powiedzieć kilka słów. Albo kto za to płaci? Pani płaci, pan płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, społeczeństwo płaci. Polacy pokochali Rejs za inteligentny humor i wyśmianie partyjnej nowomowy. W większości obsadę filmu stanowili amatorzy wyłonieni w castingach. Wyłaniano tylko tych, którzy nic nie potrafią. Gdy się okazało, że ktoś potrafi śpiewać, tańczyć czy też recytować, automatycznie go dyskwalifikowano. Film otwiera scena nakręcona na bulwarze filadelfijskim, na wysokości bramy żeglarskiej. Nadrzeczna plaża, którą widzimy na początku Rejsu, to toruński brzeg Wisły. Dzisiaj znajdują się tam piękne toruńskie bulwary. Filmowa przystań statku wycieczkowego znajduje się niemal w tym samym miejscu co dzisiaj. I tam właśnie będę gotował. Trudno powiedzieć, jakie dania serwowano na statku płynącym z Gdańska do Warszawy. Nazwa filmowego statku Felix Dzierżyński nie kojarzy mi się zbyt apetycznie. Kuchnia PRL-u miała do zaoferowania w swoim menu podroby. Może zapomniane dzisiaj, ale właśnie z nich przygotuję dzisiaj swoje danie. To będą gęsie żołądki. Przyrządzę je w aksamitnym sosie maślanym. Do tego ziemniaczki z groszkiem, no i oczywiście buraczki. Będzie przepysznie. Moje danie zacznę od ugotowania żołądków. Na początek potrzebuję warzywny wywar, czyli por. Wrzucę do, najlepiej do zimnej wody, liść laurowy, ziele angielskie i ziarna pieprzu. Czas na marchewkę, pietruszkę, ząbek czosnku. Od pietruszki zostały mi łodygi. Nie będę ich wyrzucał. Do wywaru są doskonałe. Wywar trzeba bardzo dobrze posolić. Jeszcze gałązka tymianku, białe wino i mała łyżeczka masła. Teraz wszystko zagotuję. Chciałbym, aby warzywa puściły swój smak, który przejdzie do wywaru. Czas na żołądki. Są dwie szkoły. Jedni zdejmują błonkę, jedni zostawiają do gotowania. Jeżeli będziemy gotowali bardzo długo, na pewno zmięknie. Wywar się ugotuje. Wrzucam żołądki. Czas gotowania żołądków jest dosyć długi. Myślę, że około 2 godzin. Muszą być bardzo miękkie. Żołądki są mięciutkie. Czas na sos. Bardzo istotny jest wywar, w którym się gotowały, ponieważ ten właśnie użyjemy do sosu maślanego. Potrzebuję cebulkę. Pokroję drobno w kostkę. Na patelnię wleję odrobinę oleju. Nie za dużo. Cebulkę przesmażę. Rozgniotę ząbek czosnku i drobno pokroję. I tak przygotowany czosnek połączę z cebulą. Troszeczkę tymianku, ale już bez łodyg. Sos nie wymaga dużo pracy, ponieważ cały smak już jest w wywarze. To on nada tą właściwą nutę smakową naszemu daniu. Czas na białe wino. I niesamowicie mocny wywar, w którym gotowały się gęsie żołądki. Szczypta pieprzu. Czas zagęścić sos. To ma być sos maślany, więc będę dodawał zimne masło, bardzo powoli wkręcając właśnie w ten wywar. Kawałek po kawałeczku, zobaczycie jak zrobi się kremowy. Za chwilę zmniejszę temperaturę. Pamiętajmy, abyśmy nie gotowali zbyt długo, ponieważ masło się rozdzieli. Robi się aksamitny. To właśnie to, o co mi chodziło. Sos gęstnieje. To już ostatni kawałek masełka, który wkręcę w sos. Czas zabrać się za żołądki. Wyciągnę na deskę.
zetnę nadmiar tłuszczu, a żołądki przekroję na pół. Teraz chwilkę pogotuję żołądki w maślanym sosie, niech przejdą jego smakiem. W międzyczasie pokroję natkę pietruszki. I pietruszkę dorzucę do sosu. Czas na ziemniaki. Do garnka wleję troszeczkę wywaru, w którym gotowałem żołądki. Wcześniej ugotowałem ziemniaki i przetarłem przez praskę. I te ziemniaczki właśnie dorzucę do wywaru. Zaczynają się ogrzewać. Czas na śmietanę. I tak przygotowane ziemniaczki dokładnie rozetrę, aby były gładkie. Ziemniaki są kremowe, dokładnie tak jak chciałem. Dorzucę groszek. Dokładnie wymieszam. Na środek ułożę ziemniaki kremowe z groszkiem. Żołądki lądują na ziemniaczkach. Całość uzupełnię sosem. Żołądki świetnie pasują z buraczkami. Na przykład ćwikła z chrzanem lub też gotowane w jakikolwiek sposób. Na przykład z jabłkami. I moje danie gotowe. Żołądki w sosie maślanym z ziemniaczkami, z groszkiem i buraczkami. Czego więcej? Smacznego! Oprócz rejsu w Toruniu nagrywano pierwszy polski western, Prawo pięści, Rok spokojnego słońca Krzysztofa Zanussiego i Jeszcze nie wieczór. Ten ostatni film to historia aktorów spędzających jesień życia w domu aktora w Skolimowie. To tylko te najbardziej znane tytuły. I trudno się dziwić, że powstało tutaj tyle filmów, bo to miasto z piękną starówką jest ciekawym plenerem. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia!